Na białej planszy centralnie widać logotyp PLK. Pod logotypem napis PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Pojawia się następna biała plansza. Po środku planszy widać kwiatek, który zamiast płatków ma 8 różnokolorowych gwiazdek i biało-czerwony listek w kształcie flagi. Pod kwiatkiem napis 10 lat dni otwarte EU. Pojawia się kolejna biała plansza. Po środku planszy pojawia się napis Razem zmieniamy kolej. Pociąg pędzący przez wiadukt kolejowy. Pojawia się napis Rekordowe inwestycje. Widok masztu GSM z dołu. Widok jadącego pociągu z góry. Zbliżenie na tory kolejowe. Dynamicznie jadący pociąg. Na jego tle pojawia się napis Szybkość. Pociąg pędzący przez most nad rzeką. Pracownik kolei pracujący w nowoczesnej dyspozytorni kolejowej. Pojawia się napis Bezpieczeństwo na tle dynamicznie jadącego pociągu. Zbliżenie żółtej małej skrzynki między torami. Zbliżenie na urządzenie sterownicze w dyspozytorni kolejowej. Zamykający się szlaban. Wnętrze serwerowni kolejowej. Pojawia się napis Nowe technologie. Zbliżenie na monitory komputerowe w dyspozytorni kolejowej. Widok stacji kolejowej z lotu ptaka. Kobieta i mężczyzna wchodzą do windy w przejściu podziemnym na dworcu. Pojawia się napis Komfort. Tablica informacyjna z godzinami przyjazdów pociągów. Ujęcie z tyłu mężczyzny rozmawiającego przez telefon. Trzyosobowa rodzina rowerzystów przed przejazdem kolejowym. Pojawia się napis Wspólnie rośniemy dla przyszłości. Trzyosobowa rodzina przejeżdżająca na rowerach pod wiaduktem kolejowym. Niebieska plansza. W górnej części centralnie widać logotyp PLK. Pod logotypem napis PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Pod spodem napis Zapraszamy na dni otwarte funduszy europejskich 13 maja w sobotę w godzinach od 11 do 15. Pod napisem widać kwiatek, który zamiast płatków ma 8 różnokolorowych gwiazdek i biało-czerwony listek w kształcie flagi. Pod kwiatkiem napis 10 lat dni otwarte EU. Poniżej napis Więcej informacji na Facebooku PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Na dole planszy, na białym tle, logotyp Fundusze Europejskie z podpisem Infrastruktura i Środowisko, flaga Rzeczpospolitej Polskiej i flaga Unii Europejskiej z podpisem Fundusz Spójności. Poniżej znajduje się napis Wydarzenie w ramach projektu Budowa infrastruktury systemu ERTMS GSMR na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe SA w ramach NPW ERTMS jest dofinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Więcej o projekcie bezpieczne podróże PLK.pl